Witam, witam, tu Pelikan, witam wszystkich serdecznie, jak co sobotę, 8 rano, kolejny odcinek, dzisiaj czas na perły, tak, tak, sporo pereł dzisiaj jest do wygrania, a więc będzie konkurs z perełkami, oczywiście będzie losowanie kapselków z Żateckiego, tak, z poprzedniego odcinka, przypominam, że aby uczestniczyć w konkursie należy być subskrybentem kanału Pelikan Co Kapsel Łyka i pod danym filmem zostawić komentarz, w którego treści będzie słowo konkurs, bo to jest słowo klucz. Do wtorku, czyli mamy sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek, macie czas zostawiać komentarze, bo ja potem kręcę odcinek. I dzisiaj oczywiście przyszedł czas na perełki, na perły. Sporo tych pereł jest. No nie miałem dużo do selekcji, no bo jak wiecie, ja kapselki wszystkie zbieram w butelce, w butelkach takich plastikowych. Mam tylko tyle pereł, plus te, które tutaj widzicie, które mam w katalogu. No i co my tu mamy? Do kolekcji dochodzą kolejne kapselki. Mam tu 5 kapselków i po kolei sobie zobaczmy. Mamy tak, 2 tu kapsle chmielowe. Tak, różnią się one sygnaturami. Jak już zresztą widać, tu ten dab jest na dole po prawej stronie. Tutaj ta sygnatura jest po prawej stronie. Tak więc dwa kapselki takie same, 114 i 118. W kolekcji są też te kapselki, mam tutaj te chmielowe z tą szyszką taką, która jest bardziej widoczna. Zaraz Wam pokażę ten kapselek. On jest tutaj. O, to jest akurat 111. Widać tą różnicę? Widać. Tu jest ta szyszka tak bardzo widoczna. Tu jest taka blada. Pod tym chmielowym jest, bo jest, ale jest bardzo blada. Tak więc do kolekcji oczywiście powiększa się o kolejne chmielowe. Jest też perła chmielowa. Mam już 3, ale to jest jeszcze 4 z inną sygnaturą. Nie mam tej sygnatury. To jest 95. Jeden z pierwszych kapselków. Perła chmielowa. Tak się prezentuje. Jest też perła chmielowa, która ma tutaj sygnaturę DAB na dole i cyfry. No i nie ma tego w katalogu kapsli polskich. Dałem tu więc znak zapytania. Kolejny kapselek inny. No te kapsle są bardzo, bardzo zróżnicowane z perły. Można by tu szukać, szukać. I co, na taką małą ilość kapsli jeszcze się odkrył inne? No, będzie. Będziemy czekać, aż się pojawi może jako właśnie w poczekalni. Tak zaraz przyjdziemy też do katalogu kapsli polskich i tam też właśnie są w poczekalni kapselki z zmianą wzoru sygnatury. Tak więc tak to wygląda. I co? I najnowszy kapselek. Perła Porter Bałtycki. 120 numerek. Tak więc świeżynka wśród pereł, które mam, które udało się ostatnio zdobyć. 120 kapsli właśnie jest z perły w katalogu kapsli polskich. Więc teraz sobie przyjdziemy też na stronę katalogu kapsli polskich, czy obejrzymy sobie perełki. Jesteśmy teraz na stronie katalog kapsli polskich z sygnaturami. Gorąco polecam tą stronę. Szukamy sobie browary. To jest browar lubelski, Lublin. No i tu mamy wszystkie kapselki o z perły. Tuż w poczekalni są 3 kolejne. Nowe wzory sygnatur, z tego co tu widać w opisach. No, tak więc już można polować. No i tak to stale, jak to z kolekcją się wszystko rozwija, coś się zmienia. No i co, no tych kapselków z perły jest naprawdę bardzo dużo. Są też tutaj goldmany, które też są poszukiwane, że tak powiem. No i z tego sporo, tu jeszcze jest takie lubelskie, ciekawe. Summer, Witer, także Conan Witer, no także sporo rzeczy tutaj innych. Koźlaki, perła loteria nawet była, także i miodowe, mocne, eksportowe, chmielowe, tego naprawdę jest dużo. Patrzcie, no ile mam, no 120 kapseli, ten najnowszy, już mamy ten 120 kapsel. No i ten kapselek, który nie powiem, że odkryłem, ale z tym właśnie ten chmielowy z tym dapem na dole, tak tutaj, o jest, tylko że na chmielowym, ale on jest biały, tyle cyfry ma po boku. No nie widzę takiego chmielowego, no ten jest bardzo podobny, tak? Właśnie z białe tło, 109, no ale ten ma jeszcze cyferki po boku, a mam też tą 109, taką właśnie czystą. Także taka
nowość kapsel ze znakiem zapytania, no też portery też jeszcze wcześniej były, nie tylko ten nowy, miodowe też różnego rodzaju są, te bezalkoholowe, ja chyba mam wszystkie. No także tutaj kapsule z perły, no bardzo, bardzo takie charakterystyczne są, od razu rzucają się na pierwszy rzut oka napis, o, trybunalskie miodowe, nie widziałem, ciekawy kapselek. No także gorąco o Foxy, gorąco zachęcam oczywiście do odwiedzin właśnie strony katalogu kapsli polskich. Naprawdę ciekawy wachlarz kapselków, począwszy od tych pierwszych, tych to ja nigdy nie widziałem. Dobrze, wracamy do klasera. I właśnie tak się prezentują kapsle na stronie katalogu kapsli polskich. Teraz już oczywiście czas na tutaj uzupełnianie kolekcji, a więc wkładam oczywiście kapselki do mojego klasera. Niech się tutaj kolekcja rozrasta. Kapsle oczywiście już są wszystkie z tyłu ponumerowane, także potem przy dalszym układaniu, chcąc układać po kolei, ja też będzie prościej. No i fajnie, tak to się prezentuje. Tu są kapselki do wygrania, tu są kapselki do losowania. No i myślę, że teraz przyszedł na to czas, żeby właśnie rozpocząć losowanie kapselków z Żateckiego. Tu jeszcze w międzyczasie dołożyłem kolejny nowy kapselek, który tu mi przybył. Żatecki 00, numer 4, także jeden z najstarszych. Oczywiście wśród nich kapsel od Pelikana i Brackie, Żatecki, także do serii z Żateckim zawsze coś nowego, jeżeli ktoś nie posiada. No i co, zabieramy się teraz za losowanie. No i tak, czas na losowanie. Mamy film konkursowy. Żatecki, unikalny kapsel do kolekcji, konkurs, tak więc jest film konkursowy do wygranej kapsle z Żateckiego. Kopiujemy program losujący. Tutaj to jest, a tutaj. Wklejamy link. Zgadywajka, 2 plus 1 jest 3. I ile było komentarzy? Komentarze 27. Oczywiście wygrywa komentarz ten, pod którym będzie słowo klucz, a więc konkurs, bo też tam są jakieś komentarze inne z pozdrowieniami i tak dalej. Tak więc szukamy komentarza o treści konkurs. Kto wygra? Marcin 1796. Pozdrawiam, a więc pozdrawiam. Drugie podejście. No tak, szukamy magicznego słowa. Konkurs. Saracen, obejrzałem, pozdro ze Śląska, Pelikan. Pelikan pozdrawia Saracena. Trzecie podejście. Co, nie było żadnego komentarza o treści konkurs. Czyste giery. Siemanko z rana, dzięki za pozdrowienia i ja również pozdrawiam. No to pozdrawiamy Wojtka, czyste giery. Kolejne podejście. Co za zabawa. No. Kto wygra? Jest Dariusz. Weekendowy konkurs. Gratulacje dla Dariusza. Dariusz, wygrałeś zestaw kapselków. Tak więc super, bardzo się cieszę. Dariusz też tu jest aktywnym bardzo widzem na moim kanale. Napisz teraz na mojego maila, który jest pod filmem, twój adres do wysyłki. Oczywiście listem, pocztą polską na terenie Polski wysyłam kapselki. Gratulacje dla Dariusza. Gratulacje dla Dariusza. Cieszę się bardzo, że wygrałeś. Teraz oczywiście czekam na twój kontakt, na dane do wysyłki pocztą polską, bo ja właśnie tak wysyłam listem.
kapselki docierają, bo już tam te dwie osoby, które wygrały, pozdrawiam też serdecznie, już dały mi informację, że kapselki dotarły. No a teraz w tym odcinku tyle kapselków, 10-13 kapsel do wygrania. I co my tu mamy, licząc po kolei? Perłę 65, 87, 95, 96, setka miodowa, 110 eksport, 111, 116, 117 miodowa, to są dwie jedyne miodowe perły, jakie są. 118, teraz ta najnowsza, 120, no i ta perła chmielowa, jest znak zapytania, z tą inną sygnaturą. Tak więc, no ciekawy zestaw. Aby go wygrać, oczywiście przypominam, należy zostawić pod filmikiem komentarz, w którego treści będzie słowo konkurs. No i taki komentarz będzie brał udział w losowaniu. Tak więc zachęcam do udziału, zachęcam do subskrypcji i życzę powodzenia. Podsumowując, odcinek z perłami już za nami. Było losowanie, prezentacja nowych kapselków. I tak fajnie, bo sobie właśnie mam zawsze cały tydzień na selekcję. I tak sobie w ten sposób ja też porządkuję moje kapselki. Jeszcze nie wiem w tym tygodniu, za które kapselki się zabiorę. No ale już mamy co Żateckiego, mamy posprzątanego. Że tak powiem, perłę mam, temat z perłą też załatwiony. Tatra. Tak więc tak to wygląda. Jeszcze nie wiem, jakimi kapselkami w tym tygodniu się zajmę. No ale na pewno się zajmę. Tak więc dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę miłego zbierania, miłego kolekcjonowania. Wypatrujcie kolejnego odcinka. Czekam na Was w sobotę kolejną. I pozdrawiam Pelikan, pozdrawiam wszystkich. Do zaś.